Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Paweł Polityło, po niesamowitej wojnie tutaj na KSW 69 z Patrykiem Chrobakiem. Zastanawiam się, czy spodziewałeś się no właśnie takiej wojny. No, gameplay udał się. Nie wiedziałem, że to przetrwa tak naprawdę. No ale mocny chłopak troszeczkę zebrał. Właśnie kolana bolą. Tych kolan weszło tam naprawdę dużo i tak się zastanawiam, z czego ten chłopak ma głowę, bo no bo też nie ma co ukrywać, też w pierwszej rundzie gdzieś dwa razy dostał od ciebie głową gdzieś w ferworze walki, no ale on to wszystko gdzieś wytrzymał. No i takie mamy polskie charaktery właśnie, co bardzo Patryk pokazał. Dobry zawodnik, no tak jak mówię, przetrwał to wszystko, także szacunek też dla niego. No. Ale świetna forma, świetnie się pokazałeś, powiedz mi, czy coś zmieniałeś w swoich przygotowaniach od ostatniej walki? No dużo się zmieniło, tak jak mówię, no zmieniłem klub, pełny kamp, dużo obitych zawodników, dużo lepszy sztab trenerski mam, także może być tylko lepiej. Co pokazała ta walka, tak jak mówię, gdzieś tam wagi troszeczkę więcej zrobiłem, no szykuję się, nie ukrywam. Gdzieś na tą walkę o pas będę chciał się w końcu bić, nie będę tutaj się napierdalał w tych rankingach za przeproszeniem, bo to nic nie daje, bo tak jak widać, wchodzą zawodniki, dostałem dzikie karty. Także ja jestem tu, można powiedzieć, weteranem. No i tak jak mówię, nie będę chciał się bić w tych drabinkach. Jak da radę, będę chciał się bić o ten pas jak najszybciej. A zdasz sobie sprawę z tego, że tu się zrobiła no, taka swoista kolejka, przepraszam, do walki o pas, no bo wypadli Zuriko Rzeczuła, wypadł Kuba Wikłacz, no i tak trudno będzie w tym najbliższym czasie taką walkę dostać, no chyba, że, co pokazuje ta gala, jakieś zastępstwo. No i dlatego no, ktoś tam miał wchodzić, dostał jedną walkę, jedną wygrał, dostaje walkę o pas. Ja gdzieś tam się biłem dwa razy po kolei, chciałem wejść w tych drabinkach. Mi się gdzieś tam noga powinęła. Ostatnio tutaj wchodzi zawodnik, dostaje znowu dziką kartę, jeden, drugi. Także mam, szczerze powiem, wyjebane na te drabinki. Szykuję się, tak jak mówię, cały czas na 5 rund, na przyszłość. Czy to będzie zaraz, czy za jakiś czas, nie. Czyli rozumiem, że jesteś gotowy na mistrza i gdy padła propozycja wejść na zastępstwo do Sebastiana Przybysza, to jesteś na to gotowy. No i nie patrzę, kto tam walczy, nie obserwuję tego, nie, no irytuje mnie to, że wchodzi zawodnik, dostaje walkę o pas, także ja tutaj tą 3 rundy pokazałem, jakoś tak myślę, że mogę spokojnie gdzieś tam skoczyć na te 5 rund, tak jak mówię, że zwłaszcza jestem w stanie to zrobić, bo mam świetny sztab trenerski, świetnych zawodników u siebie w klubie, mogę powiedzieć, nie najlepszy w Polsce, tylko jeden z najlepszych w Europie, także I'm ready. Mówi się, że człowiek powinien wstać w miejscu, w którym się potknął i no i wróciłeś tutaj do tego studia, wróciłeś w to samo miejsce i wyrównałeś te rachunki, no bo poprzednia walka nie była po twojej myśli. Myślę, że to cię bardzo zmotywowało i to dzisiaj było widać. No przegrana, tak jak mówię, to dużo nauki po tym, bo też gdzieś tam, można by powiedzieć, wcześniejsza walka była wygrana, jeszcze przed tą z Brazylijczykiem. Mniej więcej do walki z Brazylijczykiem był ten sam kamp, bo wygrałem, więc a tu się okazuje, że jednak czasami coś trzeba zmienić, aczkolwiek walka z Bruno była troszeczkę gorsza, bo już w pierwszej rundzie miałem połamany nos, więc podczas kampu nie każdy się na to szykuje, że robi ze sparingi z połamanym nosem, więc troszeczkę tamta walka dużo, no tak jak mówię, te przegrane dużo uczą i trzeba bić się dalej i tyle, co dalej jeszcze miałem, później miałem jakąś tam większą przerwę, bo ten nos miałem połamany, później gdzieś tam miałem bicie w grudniu, walkę do walki nie doszło, później w lutym, ja gdzieś w styczniu zachorowałem, także to co tylko wyszło na dobre, że im dłuższa przerwa czy kamp, można dużo rzeczy nadrobić i pokazać się z lepszej strony tylko w oktagonie. Paweł, no ale jeśli wrócisz powiedzmy na następnej gali, czy za dwie gale, za trzy, nieważne, i faktycznie włodarze KSW zdecydują się dać ci kolejnego rywala, no nie w walce o pas, to jaka będzie twoja decyzja? No bo chyba powinieneś przyjmować pojedynki, a nie czekać stricte na pojedynek o pas. No wchodzę i go biję. Czy to walka o pas, czy nie, także nie. Nie ma tu co rozmyślać, trzeba wchodzić prosto i się napierdalać. Prosta robota, gratulujemy. No. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, na koniec chciałbym wszystkim podziękować, co przyczynili się jakoś do tego miejsca, że tu jesteś, czyli sztab trenerski, sparing partnerzy, sponsorzy, ludzie gdzieś tam, którzy mnie wspierają. Z jakichś tam powodów nie mogli się pokazać, ale gdzieś tam zawsze ze mną są, za co bardzo dziękuję. No i dziękuję też kibicom, którzy gdzieś tam mnie wspierają w social mediach, także dziękuję wszystkim. Dziękujemy również. Dziękuję. Dzięki.